Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim. A kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy on o tym, co widział i słyszał, a świadectwo jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże, a bez miary udziela mu ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. Oto Słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, dzisiejsze Słowo Boże, które słyszymy, przynagla nas do tego, abyśmy właśnie słuchali Boga, abyśmy swoje serce otworzyli na to żywe Słowo Pana, abyśmy byli wpatrzeni w Jego oblicze. Jakie oblicze Boga w tygodniu miłosierdzia? Właśnie Boga miłosiernego, bogatego w miłosierdzie. I dzisiaj właśnie świat potrzebuje Bożego miłosierdzia, spojrzenia na nowo na Pana Boga jako tego, który przychodzi, aby obdarować nas, kochani, tym pokojem, tym światłem, które przedostaje się także przez mroki naszej duszy, abyśmy na nowo mogli wejść na drogę naszego spotkania z Ojcem. Jezus nieustannie przez swoją działalność tutaj na ziemi, głoszenia Ewangelii, głoszenia dobrego słowa, wskazuje tylko na Ojca, pokazując, że kiedy jesteśmy otwarci na Słowo Boże, te drogi naszego codziennego życia są drogami prowadzącymi do zbawienia. I widzimy dzisiaj także apostołów, którzy są doświadczeni właśnie trudami w głoszeniu Ewangelii. Jak wiele muszą, jak to zapowiedział Chrystus, wycierpieć dla Niego. Ale Piotr bardzo stanowczo mówi słowa takie. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył go na miejscu po prawej swej stronie. Jest władcą i zbawicielem. Tak słyszymy, kochani, dzisiejsze słowa z dzisiejszego czytania z Dziejów Apostolskich. I chcemy także dzisiaj w swojej codzienności odkrywać właśnie to zasłuchanie w Słowo Boga, że chcemy wsłuchiwać się w Słowo Boga niż w głos tego świata, tego, co w jakiś sposób próbuje nas odciągnąć od miłości Pana Boga. Jeżeli słuchamy Pana Boga, to kochani, będziemy mieli życie w sobie. Nie ma innej drogi, kiedy człowiek, najgorzej, kochani, kiedy skupi się tylko na sobie, kiedy uważa, że wszystko jest w Jego rękach.
Dlatego też chcemy uczyć się właśnie tej samej postawy od Jezusa, który nieustannie wskazuje na miłość Boga Ojca. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie uwierzył Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. Miejmy więc, bracia i siostry, w sobie życie, które daje nam Pan Bóg. Miejmy to życie oparte właśnie o to Słowo Boże, ale przede wszystkim miejmy to życie Boże oparte o uczynki miłosierdzia względem drugiego człowieka.